Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Abrowicach. To jest kolejny dzień właśnie w naszym wspaniałym mieście. I jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że byliśmy razem z Bobo w piekle, czy w Netherze, jak zwał, tak zwał, byku. I ogólnie mamy teraz rzeczy, aby stworzyć poteczki na niewidzialność. Z czym to się wiąże? Z czym się wiążą potki na niewidzialność? To już chyba wy najlepiej wiecie. No bo słuchajcie, no nie podglądać Bobo to byłby po prostu grzech. No po prostu słuchajcie, nie można tego nie zrobić. Dlatego zaraz zrobimy sobie po pierwsze stół do alchemii. Po drugie zrobimy sobie poteczki na niewidzialność. I po trzecie, słuchajcie, pójdziemy podglądać Bobiksona, bo on znowu, słuchajcie, w tych swoich Bobowicach jest w jakichś podziemiach. Serio, on cały czas, nawet wam to pokażę, słuchajcie. On serio jest gdzieś cały czas pod ziemią. Jego nick gdzieś tam normalnie lata. Tylko że... A, teraz jest póki co tutaj, słuchajcie, ale... Jakby co, to on tam jest. To jak... O, witam pana sąsiada! Ja widziałem chwilę temu, że ty tam kopiesz na dole coś, bo tam twój nick był pod ziemią, to ty kopiesz surowce, to może ja się dołączę. Ja idę na wyprawę. Ale, bo ja widziałem, że ty kopiesz, no to ja stary pomogę ci, no dawaj. Abrowice ci się palą. Nie, no słuchajcie, sami widzicie, jak Bobo się gubi, słuchajcie, w tych swoich kłamstewkach odnośnie tego, że on niby ma jakieś wyprawy, że on wcale nie robi żadnej tajnej bazy. To jest po prostu szok. Dlatego, moi drodzy, ogarniamy sobie właśnie poteczki i jeszcze w tym odcinku chciałbym właśnie, słuchajcie, pójść do niego i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo do tej pory zarówno na Abrowicach, jak i na Bobowicach poteczek na niewidzialność chyba nie mieliśmy. Ja nie miałem, może Bobo miał, no ale ja nie miałem, byku. Więc teraz tak, robimy na pewno, słuchajcie, to. Dokładnie tak, Brewing Stand. I w ogóle mogę wam pokazać, jak jeszcze rozwinąłem sobie tutaj moje miejsce. Bo patrzcie, tutaj przez to, że mamy bloki z netheru, czyli właśnie, słuchajcie, między innymi glowstone czy kwarc, no to ten pokój do zaklęć wygląda zupełnie inaczej. Mam też w ogóle 30 level, więc 30 level trzeba będzie bardzo dobrze spożytkować na jakiś fajny killów. A tutaj, słuchajcie, patrzcie to, jakie zejście do portalu. Gościu, czy ty to widzisz? Przecież to wygląda fantastycznie. Znaczy, no, oceńcie w skali od 0 do 10, jak myślicie, jak wam się to podoba. No, moim zdaniem jest to fajne. Taki netherowy po prostu klimat, ale póki co ten Brewing Stand, słuchajcie, postawmy po prostu tutaj. Niech on na razie tutaj powstanie. Teraz, słuchajcie, musimy sobie z Blaze Roda zrobić jeden taki właśnie Blaze Powder, wrzucić go, słuchajcie, sobie tutaj. Jazdunia i teraz tak, musimy zrobić buteleczki z wodą i musimy, słuchajcie, zrobić sfermentowane oko pająka oraz złotą marchewkę. Więc teraz tak, weźmy sobie trzy piasku, żeby faktycznie te buteleczki zrobić, żeby one się tam, no, tutaj przypalały, wariaciku, patrz, o, cyk, 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 cyk. I teraz tak, słuchajcie, sfermentowane oko pająka, bierzemy, słuchajcie, to bierzemy. To, ty, cukier trzeba. O nie, ty, ja mam jakąś trzcinę. Mam trzcinę, ej, zapomniałem, że cukier jest do sfermentowanego oka. Więc ja z dunia, bierzemy, słuchajcie, tutaj trzcinę. Teraz robimy, patrzcie, pyk. Teraz to z tym i to, słuchajcie, z tym. Dobra, mamy oko sfermentowane. Teraz, słuchajcie, jeszcze marchewkę trzeba złotą zrobić. Więc tutaj mam marchewki, złoto też powinienem, słuchajcie, jakieś mieć, dlatego tak jak mówię, słuchajcie, to są naprawdę duże, grube przygotowania do podglądania Bobo, bo on naprawdę przed nami coś ukrywa. Dlatego oglądajcie do samego końca i subskrybujcie kanał, oglądanie do końca w ogóle bardzo mi pomaga, więc z góry dziękuję. Subskrybujcie, co jest, wariacie? A co ty tu robisz? No jestem w Abrowicach, jakby, czy to cię dziwi? A o, masz tu jakiś fajny już statyw zachemiczny. No, 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 no jest pusty, bo wiesz, póki co nie stać mi na żadną potkę, nie? No sam widzisz, to stary, bida w kraju jest, nie? Rozumiesz, że jakby, no, 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 niestety, stary, bieda. A co ty robisz? Czemu ty przyglądasz, stary, Czy ty czegoś tutaj szukasz? Po prostu chodzę. Czy ty czegoś szukasz, wariaciku? Nie, wiem, że bardzo. Nie bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Oj, on coś za dużo wie, słuchajcie. On coś za dużo wie, dlatego ja na razie zrobię, słuchajcie, coś takiego. Okej, musimy zrobić te poteczki. A ty już poszedłeś, co? A ty nie miałeś być na wyprawie? Bo ty mówisz, że o jakiejś wyprawie, tak, że tam z item zbierasz... chciałem sprawdzić, co ty robisz. Ale co chciałeś tak. Dobra, to baw się dobrze na tej wyprawie, stary. No tak, trzymaj się, no. Elo. Słuchajcie, on czegoś ewidentnie szukał. On ewidentnie coś tutaj, słuchajcie, podejrzewa i nie bardzo mi się to podoba, co on tutaj robił, ale nieważne. Robimy sobie, słuchajcie, ewidentnie potki. Nie możemy, słuchajcie, tracić tutaj czasu, więc robimy złotą marchewkę. Mamy sfermentowane oko pająka. Mamy, słuchajcie, już trzy buteleczki, więc teraz tak, bierzemy, słuchajcie, wodę i lecimy ewidentnie z tematem. Ewidentnie. Raz, dwa, trzy i gościu, robimy to. Robimy to. Nie będziemy tracić czasu. Idziemy go podglądać. To jest naprawdę bardzo ważne, słuchajcie. To jest bardzo, bardzo... Zepsułem sobie krzaczek. Sorry. Dobra, teraz, słuchajcie, robimy tak, bierzemy, słuchajcie, jedną brodawkę i okej, najpierw robimy awkward potion, czyli takie przygotowanie do mikstury. W ogóle naprawię ten krzak, bo on zaraz przyjdzie i powie, że coś tutaj pozmieniałem, a tutaj oczywiście ma być, wiadomo, po staremu. Zaraz do tego wszystkiego jeszcze trzeba redstone byk. O nie, zapomniałem, dobra, to najpierw, słuchajcie, dorzućmy, najpierw chyba się wrzucało oko, a może marchewkę? Ja tego nie robię, słuchajcie, wieki, czekajcie. Dobra, wrzucam do tego, słuchajcie, oko. Nie, nie oko, czyli najpierw marchewę.
Dobra, wrzucam marchewkę, idę po redstone, słuchajcie, zapomniałem, bo redstone wydłuża działanie tej poteczki, a ja go gdzieś, słuchajcie... Nie, nie, nie mówcie, że nie mam redstone'u. Bobo, jesteś może jeszcze w Bobowicach? On jest pod ziemią. Jestem! On jest pod ziemią, słuchajcie. Bo ja stary sprawę mam, potrzebuję jednej rzeczy, bo wiesz co, mechanizm będę sobie robił. No? Ja potrzebuję redstone'u, a widzę, że ty w kopalni właśnie byłeś. W magazynie jestem. Więc ty tak, stary, ja do ciebie idę, bo ty pewnie właśnie redstone wykopałeś, bo właśnie byłeś tak. W kopalni. Wcale nie, słuchajcie, ten proszę. Przycisk, wcale ten przycisk. A, dzięki, stary, dzięki, to trzymaj się, to stary, to ja zawijam. No, pozdro. Tak, wszystkiego dobrego, pozdrawiam mamę i tatę, stary, i ciebie też. Pozdro. No, słuchajcie, myślałem, że to borówki, to marchewki, słuchajcie, ale widzieliście, ewidentnie, słuchajcie, on siedzi w tej tajnej bazie, którą odkryliśmy jakieś dwa dni temu. Znaczy, wiecie, my ją tak odkryliśmy, że aż prawie wcale, bo nie mieliśmy niewidki, więc my tam ledwo co widzieliśmy, ale dzisiaj to się zmieni. Dzisiaj zobaczymy absolutnie wszystko, zwłaszcza, że już mamy prawdopodobnie Night Vision zrobione. Tak, Night Vision. Dorzucamy do tego sfermentowane oko pająka, czyli z tej widzialności w nocy fajnej zrobi nam się teraz niewidzialność na chyba półtorej minuty, czy tam na 3. Potem dodajemy redstone i zrobi nam się niewidzialność na 8. Więc to słuchajcie, nie, to w ogóle, to nagle nam się zmienia cała liga. Nagle, słuchajcie, wszystko nam się zmienia. Będziemy mogli go podglądać dokładnie, tak jak za czasów, słuchajcie, Bobowic... co to były? Bobowice 1.0. Dokładnie tak. Więc ja teraz, słuchajcie, odkładam sobie swoją zbrojkę i zbiorę normalnie niewidzialność, byku, nie? No to będzie po prostu fenomenalne, więc słuchajcie, nie mogłem się do czego, naprawdę nie mogłem się tego doczekać, a więc lecimy. Tylko wam szybciutko przypominam, że jeżeli chcielibyście dołączyć do gangu Abery, czy gangu Bobo i godnie go reprezentować z taką kozacką bluzą czy koszulką, to oczywiście zapraszam na www.abra.et. Jest to pierwszy link w opisie. Możecie zakupić czy to właśnie bluzę w kolorze szarym, białym, czarnym, na przykład takim stonowanym, z kapturem bądź bez, albo w jakimś wakacyjnym, na przykład niebieski, czy zielony, czy czerwony, jeśli chcecie, to oczywiście obczajcie. Darmowa dostawa od 99 zł, czyli kupując już jedną bluzę z kapturem, macie darmowego kuriera pod dom, albo na przykład kupując dwie koszulki, czy trzy kubki, macie też dostawę za 0 zł, więc obczajcie koniecznie, po prostu robiąc te większe zamówienia, jest to bardziej opłacalne. No i tyle, www.abra.et dla każdego widza. I widzki coś się znajdzie, słuchajcie. A ja mam już to, co chciałem, słuchajcie. Wezmę sobie dwie poteczki, słuchajcie. Nie będę przesadzał. Zostawmy sobie, słuchajcie, jedną. Tak, wiecie, na wszelki wypadek. Kurde, zostawiłem dwie. Dawaj mi teraz tą drugą, słuchajcie. Bierzemy te dwie poteczki. Nie mamy, słuchajcie, na sobie zbrojki, więc już będziemy, słuchajcie, wobec tego tutaj jak najbardziej niewidzialni, jak tylko ją wypijemy. A ja widziałem, że, słuchajcie, jego nie gdzieś tam na dole. Shit, gdzieś tam, słuchajcie, na dole jego nick był, wiemy, gdzie jest przycisk, wiemy, o jakie pomieszczenie chodzi, więc słuchajcie, naprawdę, ja się mega, mega jaram. On oczywiście mnie już teraz nie słyszy. Wypijam poteczkę i słuchajcie, lecimy. Niewidka, pierwsza moja niewidka. No, co to ma być? Na tym, słuchajcie, na tym kompleksie jakby naszych wysp, czy jakkolwiek to nazwać, słuchajcie, no jest fantastycznie. Jest po prostu, słuchajcie, grubo. Jest, no ja się jaram, po prostu mam nadzieję, że wy też. Totalnie mam nadzieję, że wy też. Bo teraz jesteśmy niewidzialni. Możemy robić wszystko. Lol. Ale on sobie to rozwinął. Ja cię sunę. Ej, dobra, ostatnim razem jak tutaj byłem, słuchajcie, trochę się to pozmieniało. Dobra, to słuchajcie, on sobie tutaj skupuje w ogóle duże pomieszczenie. Dodatkowo, słuchajcie, jest tutaj kanionik. Ej, ale jaki mikrokanion, co to w ogóle za miejsce? Tutaj można by, słuchajcie, mu rozwalić to i mu normalnie woda spadnie. Czyli będzie mogło być wejście od strony, słuchajcie, Abrowic, takie podziemne, podwodne bardziej raczej. Ej, to by było sztosem, ej, totalnym sztosem. W ogóle zobaczmy, co on ma w skrzyneczkach, bo póki co to tak. Słuchajcie, tutaj za bardzo, no umówmy się, nic nie ma, ale to jest ewidentnie duża skrzynia, więc tutaj naprawdę będzie jakiś gruby towar. Tutaj, słuchajcie, jest stone, tutaj też jest stone, chwilę co wrzucony, no bo patrzcie, wrzucił stack i mu się zaczął przepalać. Tutaj puste, słuchajcie, okej, okay, puste skrzynia. Cztery TNT, stack lepkich pistonów, o który już się spinałem dwa dni temu. I 24 opsa. Tutaj, wow, ile on ma kobla. No tak, ale słuchajcie, on skupując całe to pomieszczenie, na pewno tego kobla wykopał dużo, umówmy się. A, więc jakby... chyba do Aberki, bo nie wiem, czy to mam. Oj, nie wiem, słuchajcie, ja nie mam mleka, nie mam mleka. O nie, 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 ty byczyku, nie idziesz do mnie. Oj, nie podoba mi się to, słuchajcie. Ty! O, ja chcę wyjść! Tak! Nie! Ja chcę wyjść! Ja chcę wyjść! O nie, słuchajcie, dobra, zostawię mu w ten sposób, dobra. Już, słuchajcie, a nie, nie, jednak mam, okej, okay, ludzna. On jednak coś ma, a ja tam zostawiłem klocek rozwalony. O nie, jak on to zobaczy, to się wkurzy. To się wkurzy fest, ale słuchajcie, ja nie mam mleka, więc ja w razie co będę udawał, że mnie nie ma. Będę udawał, że mnie nie... Ej, on ścina trzcinę, tak jakby, słuchajcie, chyba chciał trzcinę sobie zrobić pod ziemią.
Ej, o kurde. Jeżeli on ma zamiar zrobić tam naprawdę jakiś poważny kompleks, baz, czy jakiś kryjówek, no to grubo, słuchajcie. To naprawdę grubo. To jakby nie wiem tylko, co on chce ukryć, bo my za bardzo nie mamy cennych rzeczy. Umówmy się, no my raczej mamy takie te rzeczy, takie. Ale niech będzie, niech będzie. Zobaczmy, słuchajcie, co on tutaj wykmini. Dobra, rzucam mu tutaj to żelazo. Wchodzimy, słuchajcie, do tej bazy. I tu jest ten klocek rozwalony. Ja nie jestem, ja nie jestem, słuchajcie, za to odpowiedział. Czemu ja nie mogłem postawić? On może, on chyba nie widział mięsa, ale nie mógł klocka. O kurde. O kurde, jak on zaraz przyleci do Abrowic i powie, że Amerka gdzieś... Czemu się tu postawił klocek, co? No słuchajcie, możemy mieć tarapaty. To działa? Możemy mieć tarapaty, ale dlatego póki co wolę nie robić jakichś podejrzanych, słuchajcie, zachowań. Ale wolę nie robić, słuchajcie, na razie żadnych podejrzanych. A, dobrze, dobrze, powiedział, że nie ma potek. No bo nie ma potek. Właśnie, nie ma potek Bobo, więc jakby mnie, to nie ja. Ej, on naprawdę robi sobie farmę tutaj. Ale po co mu ta farma tutaj? Jakby przecież on tej trzciny ma dużo, a ja nie będę mu kradł trzciny. To nie ma sensu. Musimy uważać w ogóle na niewidzialność, bo patrzcie, mamy jeszcze 4 minuty i 40 sekund. Ej, on zrobi tutaj jakieś sobie duże koryto z wodą normalnie i on chce tutaj sadzić sobie, patrzcie, trzcinę. Lol. Ej, ale po co mu farma trzciny? Nie, to naprawdę nie rozumiem. Jakby, znaczy, jakiś sens to na pewno ma. Tylko jeżeli on chce rozbudować sobie całe Bobowice na zasadzie bycia tajnymi Bobowicami, to niedobrze, słuchajcie, to naprawdę niedobrze. To naprawdę niedobrze, bo jakby ja wolałbym tutaj, żebyśmy my z między je ukrywali. To by było genialne. Nie wiem, co ma być genialne, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, co ma być tutaj genialne, ale jeśli on zrobi swój kompleks tajnych kryjówek, to ja też będę, słuchajcie, sobie robił tajne rzeczy i to będzie w ogóle sztosem. Ej, już rozumiem, o co chodzi, że tutaj będzie woda, więc tutaj może być trzcina, tu, tu, tu. I tutaj tak samo, tu, tu, tu. Ej, to jest dobry pomysł na farmę i całkiem ładny tak swoją drogą. Podoba mi się, podoba mi się. Ej, w ogóle muszę ogarnąć rzeczy z tego ekwipunku, ale na razie nie będę tego tykał. Naprawdę, na razie nie będę tego tykał. Zostawmy to tak, jak jest, bo i tak jakby, wiecie, ja sobie tutaj już naskrobałem. Naskrobałem sobie, słuchajcie, psując ten jeden klocek, kiedy on się dowiedział, że coś... Coś jest dziwnego, ale jeszcze nie wiadomo, co tutaj jest takiego dziwnego, więc zostawmy to na razie, zostawmy to, słuchajcie, i po prostu podglądajmy go, jak gdyby nigdy nic, żebyśmy naprawdę nie dali znaka, że my już mamy potki, bo zresztą on powiedział, że... Ale my przecież nie mamy potek. No to jak tam? Przecież nie mamy potek. No to skoro nie mamy potek, to ja tutaj mnie nie ma. Jak mi się w ogóle skończy ta potka, to ja do niego przyjdę, coś tam zagadam do niego i pokażę na zasadzie, że ja byłem w Abrowicach cały czas, że ja nic nie wiem i że ja byłem zajęty, żeby go troszeczkę minimalnie tak mikro zmanipulować, jak gdyby ja nie jestem teraz tutaj w tym miejscu, gdzie jestem. Mnie to nie dotyczy, bo Bigson to nie ja zepsułem ten klocek. Więc niech on po prostu sobie to robi. Niech on genialny pomysł! O nie, ja się już boję jego genialnego pomysłu. Ja się już go boję. Już się boję tego pomysłu, naprawdę. To będzie genialne. Dobra, po prostu ja będę go dalej śledził. Słuchajcie, mam jeszcze 2 minuty i 40 sekund. A nie wiem, czy chciałbym marnować tą potkę, dlatego że, słuchajcie, teraz tworzenie tych potek nie będzie takie łatwe. Okej, nie wiem, co on chce. A, że on sobie zamurował wodę po prostu. Uff. Już myślałem, że jego genialnym pomysłem jest jakieś pójście do Abrowic i... wezmę tabry, to! Ciekawe, co tam u Aberki. O, może mu zaniosę troszeczkę płomiennych różek, bo mu są pewni... Mam 14, nie, Bobo, nie przynoś mi. Nie, Bobo. Nie, Bobo, nie musisz mi przynosić. Bobo, nie musisz. Bobo, nie musisz mi przynosić. Nie, Bobo, nie przynoś mi. Nie, stary, naprawdę, nie potrzebuję. Nie, stary, naprawdę, nie zanoś mi, słuchajcie. O, mygę, jeszcze 2 minuty równe. A mnie nie ma, on będzie mnie szukał. On będzie mnie szukał, a mnie tam nie będzie. Znaczy, wiecie co, w sumie mógłbym wziąć sobie mleko, ale kurczę, ja mam póki co, mam tą niewidkę. Ona jest na wagę złota, nie chcę jej marnować mlekiem. Oj, nie wiem, jaki on ma pomysł. Słuchajcie, no najwyżej przyjdzie i będzie mnie szukał, a ja wyjdę z netheru wyjdę. O, no i co, no i tyle, no i koniec, no jakby spoko, no przecież mam prawo być sobie w netherze. Nie muszę mu przecież nic mówić, co robię w danym momencie. Ale serio, to, że mamy teraz te niewidki, czuję się tak komfortowo, słuchajcie, wiecie co, na wszelki wypadek wezmę to jedno mleczko. Jakby była jakaś super przyłowa sytuacja, to wezmę to mleko. Ale serio, ja się tak komfortowo czuję, że w końcu mamy niewidki, możemy go podglądać. Przecież głównie, słuchajcie, za czasów Bobowic 1.0, jak powstawały, to ja go tylko podglądałem i patrzyłem, co on robi, i to było epickie. I wam też się podobało, a zwłaszcza chyba mnie. Więc no, no tak trochę do tego wracamy. Ja teraz będę go podglądał, tylko mam nadzieję, że on mnie nie będzie podglądał. Znaczy wiecie, jakby to powiedzieć. No nie!
po tak wybuchających creeperach widać, że on chyba mało ogarnia. On niby ma takie 69 lat, no bo przecież wiemy, że on jest dorosły, tak? Wszyscy chyba o tym wiedzą, że ma 69 lat, że jest profesorem Minecrafta po trzech kierunkach studiów, tak? Chyba wszyscy to widzą i to nie jest, i to nie jest ironia. Wow, wow, wow! Wow, i to nie jest ironia, słuchajcie, właśnie widać, jak on jest po trzech kierunkach minecraftowych, nie? Po studiach minecraftowych, jak on trafia we mnie niewidzialnego, słuchajcie, jeszcze 30 sekund, słuchajcie, więc ja mu się pojawię, jak gdyby nigdy z nich... Mam w sobie strzałę, shit, przecież on tu teraz może... O kurde, dobrze, że on mnie trafił teraz, a nie kiedy miałem niewidkę przez jeszcze jakieś 7,5 minuty, bo tak to by totalnie mnie zauważył, to by była po prostu masakra. Gdzie tu jest? 13 sekund, słuchajcie, 13 sekund, ja wracam, co mam to mleczko. A wiem, do laberki miałem po prostu. Nie, ja przyjdę z drugiej strony, ale ja będę miał dalej w sobie strzałę, on tu zobaczy, shit. Dobra, słuchajcie, to ja zakładam wobec tego butki teraz, słuchajcie, jestem widzialny, okej. Pozdro, laberka. Siema, wariaciku. Siema, Wariacie. Co tam robisz? Musiałem się cieszyć. Stary, no właśnie wracam. Właśnie wracam, bo byłem na slajmach byłem, wiesz? No. Ale jest to jego portalu. No stary, jestem na górze przecież. A, slajmach. No stary, na slajmach byłem, zresztą... Masz slajmy, bo chciałbym kupić. Zresztą widać, że zbrojkę miałem na sobie cały czas miałem na sobie zbrojkę. A ten, nie, stary, nie znalazłem stary slajmów, wiesz, akurat, no niestety. Nie? Wiesz to chyba o złej godzinie, chyba za późno po prostu na te slajmy poszedłem, stary, wiesz. A jaki masz mieczek? Ja mam stary Sharpness 1, wiesz? No, więc to jest słabo. Słabo, ale stary, no ja mogę. A co, może coś innego potrzebujesz, że mnie? Potrzebuję tych takich mikstur, co się nauczyć robić. Nauczysz mnie? A jakie miksturki wobec tego, kamracie, co? Zrobiliśmy takie na niewidzialność i takie. O nie, inne. Nie, stary, nie, wiesz co, powiem ci tak, jakby na niewidzialność można by się nauczyć, tylko wiesz co, ja jestem za tym, żebyśmy stary nie robili na niewidzialność, bo potem to wiesz, to tak. Czyli nie kusi. Będziemy robić? No bo wiesz, o co chodzi, to kusi do podglądania. A po co my mielibyśmy się, stary, podglądać? Po co? Przecież my nic przed sobą nie ukrywamy. Aha, nie tutaj? No bo stary, ukrywasz coś przede mną? No nie ukrywasz, no więc nie. Po co miałbym cię podglądać? A czy ja coś przed tobą ukrywam? No nie ukrywam, więc po co, stary? Ale... Czyli... Ale... Umową nie robimy, tak? Nie no stary, umowa to niepotrzebna, przecież jesteśmy ziomkami, możemy sobie powiedzieć, tak wiesz, aha, tak na gębę. Ziomek i nie kłamie, dobrze. To po co, nie? Ale wiesz co, jakbyś miał na przykład oka pająków, to możesz mi dawać, bo ja z tego będę robił stare, ja będę je składał do ramek i one będą ładnymi obrazkami. Okej, to jak wcale miał, nie chodzi to o potki na niewidzialność, a nie masz żadnych starych? Chodź, pójdziemy do Bobowic, bo wiesz co, ja w Bobowicach bardzo dawno nie byłem, stary. Tak? Naprawdę, dawno stary nie byłem. Jakbyś miał, to ja bardzo chętnie kupię, nie? Ale chyba 15 minut temu i się stałeś tutaj u góry. No mówię, dawno nie byłem, stary, no, dawno nie byłem, no. A, okej. Okay. Dobra, gdzieś mam, nawet sporo chyba tego mam, więc chodź. Jasne, no. Te oka pająków, to naprawdę stary chętnie kupię, bo tak jak mówię, absolutnie nie chodzi o niewidzialność, stary. Ja jej nie widziałam. Czy ty przypominasz sobie, żebym ja kiedykolwiek, stary, miał na niewidzialność poteczki? A co ty mnie tak grzebiasz? No tak szukam, stary, tych ok masz pająka. Masz tutaj, już cię rzuciłem. Nie musisz patrzeć dalej, bo cię rzuciłem. No stary, tak szukam ich właśnie. O, 5. No. Dobra, i co ty za to chcesz? Czym chcesz? Złoto, nie. Czy coś innego, stary? Mi to jest niepotrzebne. No dobra, bo nie, no coś... Bo jak robimy potek na niewidzialność, no to mi niepotrzebne. Dobra, to ci rzucę, stary, chociaż złote jabłko. No żeby było trochę fair, co nie? Okej, to dzięki. Stary, rzucę ci złote jabłko. Rzucę ci, stary, ze dwie sztabki złota, czy 3. Ale nie, nie. Nie, bo wiesz, to ja chcę być fair, stary, nie, no bo wiesz, dla mnie to jest bardzo cenne, tak? Przecież tu chodzi jednak o potki na... tu chodzi o obrazki przecież. No, głupia. Wiesz, już powiedziałem o potki na niewidzialność, bo kiedyś się podglądaliśmy, no ale... To... Kiedyś to było, nie, stary, te czasy. Stary, pamiętasz te czasy, jak my siebie podglądaliśmy nawzajem? A ja nie jestem stary. Masz 69 lat. A, no to jednak stary. Nie no, stary pamiętam, dziot, 7 dyszek to nie tak staro, tak w zasadzie. No, a ale... nie mam 7, będę więc, miał. No stary, ja to zajęty jestem, ja idę robić design, wiesz, mojej abrowy. Dobra, to jak będę miał te oczy, to ci będę przynosić. Tak, stary, pozdrę. Wiesz, no i złote marchewki, stary, wiesz, jakbyś miał. No, okay, to wiesz, złote marchewki to też fajnie w ramce wyglądają, to wcale nie chodzi o poteczki na niewidzialność. No, jakby co, to nie, uderzaj. To garbuzik. Moi drodzy. Sami widzicie, co to jest za dzban. Ej, naprawdę, ale dobrze wykorzystaliśmy tą poteczkę na 8 minut. Naprawdę, słuchajcie, jestem z tego bardzo zadowolony. Dlatego, moi drodzy, jeśli chcielibyście więcej... łuczek wypadł. Jeśli chcielibyście, słuchajcie, więcej podglądania Bobo, to oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, bo dzisiaj podglądaliśmy go tylko 8 minut, ale oczywiście możemy podglądać go dłużej. Mamy teraz oczy pająka, słuchajcie. Pamiętajcie, że oglądanie do końca bardzo mi pomaga i napiszcie w komentarzach słowo niewidka, jeśli oglądaliście do końca, a ja wam przypomnę serduszko w zamian za to, że oglądaliście do końca. I pamiętajcie,
Pamiętajcie także o tym, żeby koniecznie wpaść w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.etym. Możecie dołączyć do gangu Abery czy gangu Bobo i mieć taką kozacką bluzę Abra Team czy Bobo Team, czy nasz wspólny Abra Team. Jest darmowa dostawa od 99 zł, czyli kupując dwie koszulki dla siebie i dla siebie, jakbyście chcieli dwie, to macie kuriera za 0 zł. Czy na przykład trzy kubki dla mamy, taty i siebie, też macie kuriera za 0. Czy jedna bluza z kapturem, to też jest kurier za 0 zł. A tymczasem ja, słuchajcie, idę się dalej rozwijać na Abrowicach i robić te poteczki. I musimy wykorzystać kończy 30 level. Więc trzymajcie się, dobrego dzieńczka, Aleczko, i pum!